Witam, na mnie mówią wujek, a oto kolejny odcinek Belki w mrowisku. Dzisiaj pogadamy o stereotypach dotyczących Ewangelii Marii Magdaleny. Jeżeli to Cię interesuje, to wydaje mi się, że chyba zapraszam. Domyślam się, że większość osób na hasło Ewangelia Marii Magdaleny powie: no, to jest ta Ewangelia, w której jest napisane, że Jezus był żoną, że Maria Magdalena była żoną Jezusa. Po kolei, moi drodzy, odrzućmy teorie spiskowe, porozmawiajmy o faktach. Przykładowy fakt jest taki, że link do opisywanego dokumentu znajduje się w opisie filmu i każdy może go sobie przeczytać. Teoretycy spiskowi lubią twierdzić, że Ewangelia Marii Magdaleny jest ukrywana lub zakazana przez Kościół. Okazuje się jednak, że Kościół tak bardzo ją zakazał i tak bardzo ją ukrywa, że świętej pamięci ksiądz Wincenty Myszor, znany tłumacz apokryfów, przełożył ją na język polski i wrzucił do internetu. Mistrz konspiracji z księdza Myszora. To tyle, jeżeli chodzi o gadki, że Kościół ukrywa ten dokument lub go zakazuje. Twierdzenie to jest obiektywnie fałszywe. Argumenty. Kościół tłumaczy apokryfy z języków oryginalnych na języki współczesne. Nie jest to chyba najlepsza metoda zatajenia czegoś przed światem, nie? Tak sobie wyobraź sobie, że masz jakiś dokument w starożytnym języku, chcesz go zataić. To przetłumaczysz go na wszystkie języki i wrzucisz do internetu? No spekuluję, że to nie jest najlepsza metoda tajenia dokumentów. A Kościół właśnie zajmuje się tłumaczeniem i publikowaniem apokryfów. Jak można zarzucać Kościołowi, że on to ukrywa? Jasny gwint. Te Ewangelie nie są też w żaden sposób zakazane. Każdy może je, nie wiem, czytać, pobierać z internetu, oglądać, badać. Za ich cytowanie nie grozi chłosta kalafiorem, nie wiem. Obserwując, jak wygląda cenzura światopoglądowa w internecie, odnoszę subiektywne wrażenie, że zakazane to jest myślenie w sposób, który jest sprzeczny z myśleniem tego świata, a nie czytanie apokryfów, bo to drugie jest akurat w 100% dozwolone. Skoro już macie dostęp do omawianego dokumentu, przejdźmy do rzeczy, których raczej nie dowiecie się z antykatolickich źródeł. Ewangelia Marii Magdaleny nie jest prawdziwą Ewangelią. A przynajmniej nie wskazuje na to jej treść. Ewangelia mówi o dobrej nowinie, a w dokumencie rzekomo napisanym przez Marię Magdalenę nie ma w ogóle żadnej Ewangelii. Z dokumentu, który rzekomo napisała Maria Magdalena, a właściwie ze szczątków tego dokumentu wynika, że Piotr krytykował Marię Magdalenę, a inni apostołowie krytykowali Piotra za to, że krytykuje Marię Magdalenę. Tutaj nie ma żadnej Ewangelii. Nawet jeżeli w tym dokumencie były wątki ewangeliczne, to się nie zachowały. Fakt numer 3. Wbrew obiegowym opiniom, Ewangelia Marii Magdaleny jest gnostycką fałszywką. Nie została spisana przez Marię Magdalenę. Sama Maria Magdalena nie napisałaby Ewangelii i nie byłoby sensu, żeby to nawet robiła, ponieważ była kobietą, a w kulturze semickiej pierwszego wieku i tak nie miała nic do gadania. Więc choćby napisała taki dokument, nikt by jej nie uwierzył. Zauważcie, że kiedy Maria Magdalena mówiła apostołom o zmartwychwstaniu, ci jej nie uwierzyli. A skoro własne ziomki jej nie uwierzyły, to tym bardziej obce chłopy by jej nie uwierzyły. Ewangelia Marii Magdaleny jest fałszywką gnostycką pochodzącą z III wieku. Tego typu dokumenty powstawały, ponieważ ludzie często chcieli coś udowodnić, coś przepchać. Co chciał udowodnić lub przepchać autor tej Ewangelii? No cóż, nie siedzę w jego głowie, to nie wiem. Ale spekuluję, że chodzi o kwestię tego specjalnego nauczania, które otrzymała Maria Magdalena. Mamy tutaj bohaterkę, która dysponuje dodatkową wiedzą premium dla wybrańców. Według źródeł gnostycy w ten sposób przemycali do mainstreamu swoje nauczanie jako jakieś ekskluzywne. Warto zauważyć, że kiedy Piotr na Marię Magdalenę naskakuje w tej Ewangelii, to inni apostołowie ochrzaniają Piotra. Czyli to tak jeszcze sugeruje dodatkowo, że ci apostołowie popierali to nowe gnostyckie nauczanie. Niestety zapomnieli o tym wspomnieć w innych dokumentach. No, to był oczywiście sarkazm, bo niczego nie popierali takiego, bo takiego nauczania nie było za ich czasów, tak? Ale autor tego dokumentu stara się tworzyć takie wrażenie. Zarówno w Ewangelii Marii Magdaleny, jak w Ewangelii Judasza pojawia się motyw posiadania tajemnej wiedzy, której poskąpiono innym. Wiecie, ja rozumiem, że Jezus nie wszystko powiedział i nie czuł się zobowiązany w ogóle o pewnych rzeczach informować i na wiele pytań po prostu odmówił odpowiedzi, okej. Ale sytuacja, w której Piotr, najważniejszy z apostołów, który otrzymał klucze do królestwa, i Jan, czyli uczeń szczególnie umiłowany, mieli wiedzę podstawową,
a Judasz i Maria Magdalena mieli bonusowe info, no to się moim zdaniem trochę nie lepi. Fakt numer kolejny. Tak de facto z tej Ewangelii nie wynika, że Jezus i Maria Magdalena byli parą. Jest tutaj napisane, że Jezus miłował Magdalenę, okej, ale kanoniczne Ewangelie twierdzą, że Jezus miłował także Jana. Twierdzą, że Piotr powiedział Jezusowi, że go miłuje. A jednak nie było tutaj gejowskiego trójkąta w tej konfiguracji. Mało tego, Jezus powiedział apostołom, że ich miłuje. No to co, to orgia na kilkanaście osób? Nie spodziewam się. Zresztą w ogóle słowo miłość ma bardzo wiele znaczeń, więc hello. Żaden wczesnochrześcijański pisarz nie wspomina o istnieniu takiego dokumentu jak Ewangelia Marii Magdaleny. Najstarsze egzemplarze pochodzą z III wieku. Nie ma żadnych pierwszowiecznych i drugowiecznych znalezisk archeologicznych, które by potwierdzały istnienie tej Ewangelii w I wieku. Nic mi nie wiadomo o tym, żeby jakikolwiek pierwszowieczny pisarz czy kronikarz wspominał o istnieniu Ewangelii Marii Magdaleny. A zauważcie, że to jest argument, którego niektórzy ateiści używają przeciwko istnieniu Jezusa. Całkiem zresztą błędnie, bo o Jezusie pisali różni pisarze. Na przykład Tacyt. Różni autorzy starożytni na różnych etapach historii Kościoła spisywali Ewangelie lub też dokumenty, które są uważane za wiarygodne w pierwotnym Kościele. Taką listę przygotował m.in. Eusebiusz Cezarei. Natomiast na żadnej z tego typu list nie figuruje Ewangelia Marii Magdaleny. Starożytni w ogóle nie wiedzieli o istnieniu takiego dokumentu, a nawet jeżeli wiedzieli, to nie uważali go za coś, z czego warto czerpać wiedzę. Zauważcie, że kanoniczne Ewangelie są wielokrotnie cytowane lub wspominane przez pisarzy chrześcijańskich pierwszego i drugiego wieku, na przykład Justyna Męczennika, którego widzimy na przykładzie. Ewangelia Marii Magdaleny nie jest przez nich cytowana. Oczywiście cytowanie przez ojców Kościoła jakiegoś dokumentu nie oznacza tego, że on jest kanoniczny. Niektórzy ojcowie Kościoła cytowali apokryfy. Natomiast nie zauważyłem, żeby którykolwiek ze starożytnych pisarzy wspominał chociaż słowem o dokumencie takim jak Ewangelia Marii Magdaleny. Jeżeli kiedyś w przyszłości dowiem się czegoś nowego w tej materii, zostawię informację w przypiętym komentarzu. Warto też wspomnieć o tym, że w czasach, kiedy jeszcze nie było takiego oficjalnie klepniętego kanonu, niektóre osoby próbowały zrobić listę dokumentów, które pierwotny kościół, przynajmniej lokalny, uważa za kanoniczne. Widziałem trochę takich list w życiu, ale na żadnej z nich nie figurowała Ewangelia Marii Magdaleny. Swoją drogą nawet Onet twierdzi, że ta Ewangelia Marii Magdaleny to tak nie jest do końca wiarygodnym dokumentem, a portale internetowe, z tego co zauważyłem, u niektórych przynajmniej antyklerykałów są ważniejsze od źródeł historycznych, także Onet locuta causa finita. Czytamy także w tym artykule na Onecie, że dużo szumu wokół tego zrobił kod Da Vinci i w ten sposób płynnie przechodzimy do kolejnej ciekawostki. Wokół Ewangelii Marii Magdaleny i samej Marii Magdaleny kręci się fabuła kodu Da Vinci, który to film przemyca fałszywą i niehistoryczną teorię, jakoby Maria Magdalena miała zarządzać kościołem zamiast Piotra. Psikus polega na tym, że ta Ewangelia nie mówi nic takiego, a ludzie to wyknęli. Jako dodatkową ciekawostkę na temat tego kanału i kodu Da Vinci powiem wam, że kod Da Vinci miał być właśnie pilotażowym tematem na tym kanale, który właśnie oglądasz. Nawet był już film nakręcony, ale okazało się, że nagranie zaginęło w dziejowych wirach. A szkoda, bo podczas nagrywania prawie spadłem z peronu. Przynajmniej byłoby śmiesznie, a tak to się zmarnowało. Ale co się odwlecze, to nie ucieczę, ponieważ przyznam się wam, że od dłuższego czasu pracuję nad filmem o kodzie Da Vinci, gdzie dokładnie krok po kroku omawiam wszystkie fejle historyczne i tak dalej. To już wszystko, co przygotowałem dla ciebie na dzisiaj. Mam nadzieję, że ci się spodobało. A jeżeli tak było, to obejrzyj sobie jeszcze jeden film, no bo co ci szkodzi. Nara!